Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadomy tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy, a gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie występował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz spośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, kto to są, co nie wierzą, i kto miał go wydać. Całe życie religijne rodziny koncentruje się wokół mszy świętej niedzielnej. No bo mówimy, chodzimy do kościoła. No to wiadomo, na mszę świętą niedzielną. I równocześnie ten początek odpadania, zwłaszcza dzieci, młodzieży od mszy świętej, rozpoczyna się właśnie od tego wydarzenia. Dziecko przestaje, nie podoba się mu na mszy świętej, potem jako nastolatek już sam z kolegami decyduje się nie być na mszy świętej i potem nagle w ogóle neguje chodzenie do kościoła i mówi, że nie wierzy w Pana Boga. I dlatego taką istotną częścią wychowania dzieci jest wiara eucharystyczna rodziców. Jeżeli rodzice zdają sobie sprawę z tego, co dzieje się w czasie mszy świętej, niedzielnej i każdej innej, no to wtedy są w stanie wytłumaczyć swoim dzieciom, dlaczego dobrze jest być na mszy świętej niedzielnej. I nie chodzi tylko o obowiązek.